Malagowanna, witasz serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kampanii w Farage'u. I cóż, mamy do zdobycia teraz tutaj twierdzę orków, które siedzi Gortmog. Tak więc, cóż, zasztormujemy sobie na to, ponieważ ostatnio wyszła miała sytuacja, gdzie był chwilowy pokój z Mordorem, przypadkowy. I w tym czasie Mordor wyszedł całą armią z tej twierdzy, tak więc ja teraz mogę spróbować ją zaszturmować z tym, co obecnie mam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nienawidzę szturmów, nie umiem ich przeprowadzać. Tak więc mogę ponieść dużo straty, aczkolwiek zależy mi na szybkim przejęciu tej twierdzy i okopaniu się w niej też, żebym po prostu była gotowa na walkę z tymi armiami inwazyjnymi Mordoru, które ruszają obecnie na tą twierdzę krasnoludów, które są na południe od nas. Przydały się te właśnie wesprzeć krasnoludy, więc potrzebuję przejścia przez górę na drugą stronę. Poczekajmy. Rozpocznijmy rozmieszczenie i widzę, że ta twierdza nie ma żadnych murów. Jest to po prostu jaskinia. Dobra, pytanie, jak się oni w środku rozstawią? To jest bardzo ważne pytanie. Póki co sobie posegregujmy oddziały i też wy wszyscy porzućcie ten sprzęt, bo nie ma sensu go targać. Dalej. Tak, bo w ogóle pięknie, szturmuję na twierdzę, nie mając praktycznie wojsk walczących zwarciu. Mam za to mnóstwo duendainów, duendaińskich łuczników. Dobra, cofnijcie się. Muszę się tu rozstawić. Za nimi. Możecie nawet tutaj. A gra mi nie pozwala. Nienawidzę rozstawiania się w medievalu w przypadku twierdz, zwłaszcza w przypadku takich customowych jak to. Dobra, i biegać, bo widzę, że oni w centrum siedzą po prostu. Tutaj widzę, że oni w ogóle nie mają walki potyczkowej. Ten trzeba jeszcze wyłączyć. Tym, dobra. Kawaleria też całości do środka. Oni siedzą z centrum. Zobaczymy, jak będą mieli możliwość strzelania z tego gówna swojego. Póki co trzeba wprowadzić naszych żołnierzy, po prostu. Kurde. Kamero! Dzięki. Szkoda, że flagi nam się zmieniły, mówiłem już o tym. W tych starych oddziałach. Przydałoby się to. I teraz do góry. Tam sobie strzelają. Znaczy będą przygotowywać się do strzelania. Chyba. Zacznijmy przede wszystkim, czy ja mogę strzelać ponad tym. Zasięgu nie mam. Ale niewiele mi brakuje. Dobra, idźcie tu. Albo już tu. Wy tutaj. Wy tu. Tu. Tutaj. I tutaj. Nie strzelają sobie katapulty, dobrze. Przejechać tutaj. Wy też. Tylko wy dalej, bo jeszcze wy macie wyeliminować katapulty. Taka będzie wasza misja. Heavy infantry!
Dobra. No, bo oni nie ogarniają życia nimi, więc ja mam czas, żeby ich się pozbyć. Dobra, już się bałem, że nie będą chcieli tędy jechać. Będą jechali jakoś głupio naokoło. A na szczęście wszystko jest ok. Ork Looters. No, trzeba się do kogokolwiek tak naprawdę. Zostawić się tu. To będzie do pomocy im. Fuck! Dobra, atakować ich. Kupili się wyraźnie na tych, więc może trafią swoim przypadkiem. Chcę im pomóc. Trzeba rozwalić katapultę. Więc zaatakujcie tu. Dobra. Są sfokusowani na oddziale, który nie bardzo teraz widzą. Więc on jest w miarę bezpieczny, tylko nie podejdzie tu bliżej. Nie się przepchnie. I to atakować katapulta. Świetnie. Wiem, że trochę daleko jeszcze jest, ale nie biegnie tutaj na Gothmoga. Wy wiecie tutaj. Ci już nic nie mają zasięgu. Znaczy w widoku, chodźcie tu. I tutaj. Dobra. A, porzucili katapultę. Okej, okay, dobra, spoko. Chodźcie tu. O, wy macie długą broń. Jeszcze ich ostrzelajcie. Wy ich ostrzelajcie. Cofnijcie się. Też się cofnij. Pięciu zostało. O, tej Gortmog widzę, że szaleńczą szarżę zrobił ostatnio swoją. Czy ty myślisz, że przez to przejdziesz? Cofnij się, Aragorn, mówiłam ci. Atakujcie tu. Też atakujcie tu. No, doszedł do linii, to już jest jakieś osiągnięcie. Aragorn, szlak by się trafił. Cofnij się. Dobra, odwrócili się, zaatakować ich. Zaszarżować na nich. 14 zostało. Przegrupować się. Dobra. No, przegrałeś. Nie wyszło ci przebicie się tędy. Cofnij się. Ale się rzuca. Przejdźcie do tamtych. Wy nie macie zasięgu. Trzeba się zasięg od nich, tak? To gdzieś tu powinno... Nie, nie ma napisane tutaj. To w tym, w... Później dodali w Daku, że w opisie jest zasięg tego. Zasięg oddziału.
Utekasz tu? Przestańcie strzelać. Dobra, Gord mu wpadł. Strzelajcie do tamtych. O, cofnijcie się. A już wybiłem ich raczej. Dobra, padli. Zostawi się tutaj. Nie musicie już strzelać. Dobra. Tych tylko wybić. Wy wszyscy tu wiecie. Koniec. Trochę straciłam, choćby przez ten strzał katapulty. On był bolesny. A no cóż. Przynajmniej osada jest nasza. Kupujmy to. Dobra. Teraz zbudujemy bibliotekę. Stracili już dawno, ale dobra. I teraz mogę tędy prześpiegiem. Iść na południe też. Pilnuj tutaj, co się dzieje. Dobra. Ta armia musi się dalej uzupełniać. Przydałoby się tych buntowników wybić w końcu. Przeszkadzają mi trochę. Tym, która została, prawdopodobnie teraz wyjdą w tej turze. Więc będziemy mieli jeszcze w tym odcinku przynajmniej jeszcze jedną bitwę. Dobra. Gdzie ich tu pilnują? Gdzie ich pilnują tutaj? Wiecie? Ile maksymalnie może być w tym oddziale? 127. Róbmy tak. I ten jeden oddział wyślijmy na przeszkolenie. Mogę nie przeszkolę tutaj. Niestety. Dobra. Tutaj musimy czekać na kulturę naszą. Zanim cokolwiek zrobię. Tych będzie trzeba rozgromić po drodze za pomocą prawdopodobnie armii Scamet Breed. Dobra, koniec tury i zobaczymy, co dalej będzie tu się działo. Tak. No dobra. Dalej macie wojnę z Dale i z Krasnodami. Cio, kysz. No i zaatakowali mi tą armię. Cholera jasna. Cofnijcie się. Tak, dwiema armiami. Jedna to za mało. Dwiema trzeba iść. Tak. Wycofaliście się nie do końca tam, gdzie chciałem, żebyście się wycofali, ale niech wam będzie już.
Przynajmniej przeżyli. To jest plus. A wrok sobie tak stoi tymi armiami i myśli, i myśli, i myśli. The enemy are crushed. The settlement has fallen, my lord. Victory! Mistrzowska gildia złodziei. Okej. No, nie mam jak do niego dojść. Metroid mi się rozwinęło. Dostałem pieniądze. A, oni uwolnili więźniów. Ostin Edhill mi się rozbudowało, świetnie. Budujemy tyle przekoszary, potrzebujemy tu wojska. Potrzebujemy tu miejsca do rekrutacji. Kulturę już prawie mamy. Więc budujmy koszary. Dobra. Tutaj jestem przeszkalnie tak do dupy. A stąd te nowe oddziały jeszcze się rekrutują. Tutaj idźcie na północ. Tu dorekrutujmy jakiś garnizon im. Dobra. Tutaj to twierdza. Na początek zbudujmy bibliotekę. Tutaj też. Orno, kast. Teraz na sam poziom, okej. Mogę kawalerię przeszkolić sobie. Tutaj nic nie zrobię. Muszę czekać na rozbudowę tego miejsca. Tutaj koszary możemy sobie postawić. Bliżej się bank kupiecki buduje. Wiecie co, rozwiążmy ten oddział, bo on jest tak nie bardzo potrzebny. Litarz, póki co nic nie mogę zwerbować. Ale tu mogę zwerbować i wysłać do litarz. Dobra, koniec tury. Cóż. Północ podbita. W końcu cała oficjalnie jest w naszych rękach. Teraz trzeba zająć się południem. Twierdza orków zajęta. Teraz pytanie, czy Mordor sobie poradzi z inwazją swoją własną. Ja muszę pobudować miejsca do rekrutacji wojska. Długa ta będzie kampania, strasznie. Ale pomyślcie, ciągle mamy 20 lat przed wojną pierścień. 30, przepraszam. 30 lat przed wojną pierścień, a Gondor już upadł. Gildia złodziei, niech będzie. Zablokuj port. Inwazja się udała. Cholera. Będę musiała to zająć teraz. Kardum się pola postawiłem. Postawmy kolejne pola. To się zupgradeowało. Budujmy koszary. Tutaj większą bibliotekę. Dobra. Wiecie co? Tą armię chyba wykorzystam do pójścia tam na południe. Zostawmy tu bandytów. Ale są zadowoleni. A oni nie wykończą tych, bo oni mi drażnią swoją obecnością. Tutaj mogę w końcu jeden oddział przeszkolić. Ty się pakuj tutaj. Z tego co pamiętam, te pająki są czyterskie, które on tu ma. O, sterlingowie co się pakuje. Tfu, Herdrim się tu wpakowali. To Irlandczycy poszli ostatecznie.
Stąd wysyłamy te cztery oddziały jako posiłki na północ. Zgromadzimy armię i uderzymy po prostu na tą osadę. Nawet połączę was jakoś. Dobra. Chcę mieć po prostu armię, która będzie mogła sobie pójść na południe. Nie na południe, tylko na wschód do tej twierdzy, żeby ją zająć. Good. Stąd też wysiłem posiłki. No, moje fundusze zaczynają wyglądać. Choć przydałyby się znacznie większe do rozwoju tak wielkiego państwa. I do przygotowywań do wojny z Mordorem, która już trwa. Na którą nie ma czasu się przygotowywać, bo muszę ją teraz wygrać, a nie przygotowywać się do niej. Ajejku. Cóż. Mordor, to się zupgradeowało. O, mam koniec slot na rekrutację, mogę przeszkolić ten oddział. Mogę zbudować lepsze koszary. Budujemy. Inwestycja. Dobra. Tutaj te posiłki. Tutaj te posiłki. Nie mogła przeszkolić obecnie. Szkoda. Tutaj biblioteka się zbudowała. Postawmy drogi, które postawili hobbici. Stawmy import. Dobra. Tutaj, no zapomniałam o tej osadzie. Farma kurczaków nie będzie. Jeśli idą dalej tych rozbić. O, tutaj już są zadowoleni w miarę. Świetnie. Tutaj miałem dostać tych, żeby oni byli mniej wkurzeni na mnie. O, trole, kto by się spodziewał? Wow. No, trzeba odbić tą linię górską. Kolejna tura. Ojejku. Walki w górach. No to najpierw idziemy armią przebić się przez oblężenie wokół miasta goblinów. Taki pierwszy cel nasz. Ajejku. Upierdliwi progowie wszędzie atakują mnie. Próbują mi dokopać. Próbują dokopać mi bardziej. Jeszcze bardziej. Pewnie mają trolle w tej armii. Katapulty. Oczywiście, że mają trolle. Dobra. Hirvegil. Ci dam jako posiłki na razie do twierdzy. Hirvegil, zbierasz armię. Weźmy tych jeźdźców nowych.
Dobra. Nasze oddziały szturmowe. Rzućmy na razie wszystkich, bo najwyżej wyciągniemy, jak będzie za mało miejsca na innej jednostki. Nie chcę mi się liczyć tego dokładnie. Też te oddziały na pewno też. Dalej. Wszystkich duendainów. Was. Dobra, może być tak armia. Tak myślę. Każdy mi pisze znowu. Iść tutaj? I za turę będziesz mógł pomóc. Byleby nie zaatakowali w tym czasie. Będzie śmiesznie, jak będę musiała się bronić. Osada obrężona, zauważyłam. Bardzo zauważyłam, że osada jest obrężona. City Hall. Coaching House. Army Barracks. Baraki lepsze postawmy. Fenos Druin. Pola postawmy. Tarbard. To niech będzie. Dobra. Jeszcze jedna tura. Patrzę, że odcinek przydałoby się niedługo skończyć. Chyba. A dobra, jeszcze go trochę pociągniemy. The enemy lay siege to our people. Dobra. Tutaj już widzę, że w miarę spokój. Tak więc myślę, że większość tych oddziałów prześlemy do Fornostu. Dobra. Wiem, że zasada obrężona. W Fornoście zbudujemy lepsze koszary. Wangsul, niech się pola budują. Dobra. Wy się pakujecie tutaj. Przeszkadzamy te dwa oddziały. Derwie, hobbitów się broni tak naprawdę. Dobra. Stań tutaj. I atakujemy ich. A jak tak zaatakujemy, to już spoko. Dobra. Niech będzie w ten sposób, w takim razie. To jest 31 odcinek, tak? Tak, 31, teraz to nagrywamy. Dobra. Niech wytracę tą piękną, nowo złożoną armię. Ale rozegrajmy to, zniszczymy tą armię Mordoru i pójdziemy zająć tą twierdzę na południu. Aha. Taki cel, mniej więcej.
Poczekajmy na... O, ładniejszą pogodę. Idealnie. I jaką ja mam piękną górkę. Ojeju. Tak, to jest to, czego potrzebowałam. Rozstawić się tu. I... Cholera. Jakoś bliżej tu dać radę? Dobra, może być i tak. Wy za nimi. Trolle nie reagują z tego, co wiem, na fale, tak czy siak. Jest to pal licho. Te dwa oddziały bronią się z tej strony. Te dwa z tej strony gdzieś. Postawcie się tak po prostu na razie. Kawaleria ma zadanie sprowokować wroga. Uderzymy tutaj na nich, mam nadzieję, że po prostu zaatakują nas. Żadnych katapult nie mają. To dobrze. Idźcie tędy. A, sprowokowaliście sami, dobra. Nawet nie musiałem ich prowokować. Kogo tam zostawiłam? Ojeju, zapomniałam was. Sorry. No, chodźcie wszyscy tutaj na razie. Na górkę. Tu się rozstawcie. Jak oni pójdą na Aragorna, to będę zła. Atakuj ich, sprowokuj do ataku na nas. Aragorn tam. Minąć ich. Idźcie na górkę. Biegnij ci, Urukowie. Chcesz zaatakować? No, dalej. Szarżować na nich. Dobra. Cofnąć się. Czy wy nie strzelacie? Niby strzelacie. Tylko tak... Jakbyście chcieli, a nie mogli. Podejdźcie bliżej tej krawędzi. Nie tutaj. O, trolle. W sumie ładnie się ustawiły. Zaszarżować na nie. Nie macie jeszcze ani zasięgu. Gdzie ma taka jest trolle? Nie do końca się, że się... Dobra, jebać wasze rozstawienie, strzelać do troli. Ale zaczęły biec. No, przygotować się. Gotowość. Kurwa, nie strzelać po swoich. Wojusznicy są pośledzeni. Cofnąć się.
Przynajmniej trochę zajęło się czymś innym. Może zdążymy je wystrzelać. Atakować ich ponownie. Aragorn, idź krawędzią mapy tutaj. Prowadź swoje wojsko. A my będziemy próbować pokonać trolle. Cofnąć się znowu. Cofnąć się dalej. Tam jakieś oddziały poszły, ale najważniejsze na to, że trolle poszły na nas. Mogę skoncentrować ostrza na nich. Zatakać ich ponownie. Hello. Dobra. Cofnę się tu. Moi łucznicy stracili zasięg. Nie być za nimi, tylko się postawić sensowniej. O, strzelać po trollach znowu. Też strzelać po trollach. Atakować trolle. O, pięknie, dwa padły. Trzeci, nie, on się chyba przewrócił. Tylko. Znaczy, że się potknął, czy coś. Tak, bo stał już. Cofnijcie się. Dobra, łucznicy. Skupić się na ich dowódcy. Teraz jazda musi rozgromić trolle. Zatakować ich. Znowu mi wybiją cały oddział łuczników. Walczę tam z kimś już. O, walczycie. Fornicy zatakali te trolle. Sześć ich zostało. Cofnąć się znowu. A, wysyłałem posiłki tam, żeby pomogły tym. Aragornowi. Nawet cztery te oddziały, tych. Idź w naszym kierunku. Cztery trolle. Cofnijcie się. Rozstrzeliłaś tych dalej tutaj. Dobrze wam idzie to. Dobra. Tutaj ponownie. Jeszcze trochę zostały, jeszcze jedna szarża. Tych już cofnijmy. Niech ci uderzą. Zacznij z nim walczyć. Biegnie tam. Biegiem.
Cofnę się. Nie pchajcie się aż tutaj. Tych może się wystrzelać. Wy tych wspomóżcie. Też tutaj pomóżcie. Idźcie tam. Idźcie tutaj na razie. Prawie. Dwa trolle zostały. Cześć po tych. Już straciłeś setkę. Dobra, nie całą, ale straciłeś trochę. Cholera cię. Spearmen idą tutaj. Dobra, kawalerię przerzucamy tędy. Ta piechota niech atakuje tu. Ta niech i wesprze. Tu atakować, tu atakować, tu atakować, tu atakować. Macie zasięg? Macie, strzelać do nich. Tej Gandalf walczy z tym. Z włócznikami. A, zaznaczam, jeśli bot idiotycznie straci kogoś, to ja ponawiam tą bitwę poza kamerą. Bo mnie to wkurwia, że bot jest upośledzony sojusznik i rzuca najważniejsze postacie nie wiadomo gdzie i na kogo. Więc jeśli kogokolwiek straci z dowódców, to ja ponawiam bitwę. Tak zaznaczam tutaj od razu. Tylko obozuję to poza kamerą już, bo nie będzie sensu tego drugi raz nagrywać. Jechać tędy. Dobra. Uff. Poddali się. Dobra. Tylko fajnie jakby się przestali strzelać. Dobra, nie aż tak dużo stracił. Nie wiem, czy mi się to opłacało, że usłyszałem bitwę jako Hirwegi. A niech już będzie. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie mi się to nie opłacało. Ale niech już będzie. Wybierzemy w komendę Tybryny zaraz nowe wojska, które wyślemy do... jako garnizon do miasta goblinów, a Aragorn cofnie się aż do Bree prawdopodobnie, by zebrać tą armię, którą ruszy na południe. No zakalamy się, że to będzie nasz pierwszy cel. Jak już raz wspominałem, zajęcie gór jest ważne, bo kopalnie. Pieniądze. Fundusze na to, by prowadzić wojnę. Oj, oni chyba zostaną rozstrzelani. Yep. This is a clear victory. A, 64 tylko ja setkę. Bo trolle we mnie wpadły. Dobra, nie jest tak źle. Uff. Ale jak mówiłem, dalej zebrać się działu, które obsadzą twierdzę goblinów. I wysłać wojska Aragorna, żeby się przegrupowały. Armia Aragorna. I może w ogóle dać temu Gandalfowi osobną armię. To by się przydało też. Dobra, padli. Czy wszyscy przeżyli? Tak, żyją. Dobra. Idziecie to zająć. Good. Tu się zajmowałem, co nie? Tak, tu się jest kolejka budowy. Też jest coś o budowie. Świetnie. Dobra. Powinienem kończyć odcinek, aczkolwiek pyknę jeszcze jedną turę teraz.
No, zapomniałem o nich. Tak trochę. Trudno. Jeszcze jedną turę pyknę i ten. Zobaczymy, jakie ruchy wykona Mordor i kończymy odcinek. Bo już jest długi. W ogóle nie, z tego co widzę, nagrałem 4 teraz odcinki po 40 minut. Good. Oj, dupa. Nie, za cholerę, to też siedzi w bronie. Muszę Telbar szybko wzmocnić. Czymkolwiek. Boss Gelon, gildia kupiecka, niech będzie. No wiem, że zdobyli osadę. Jestem pierwsza finansowo, interesujące. Boss Gelon się ulepszyło. Handel, z Krasnodarem będą sobie handlować. Tutaj chwilowo nic. Karam Doom. O, już jest na plusie populacja tutaj, świetnie. To jeszcze będzie mogło awansować? Tak, będzie mogło i nawet niedługo. Dobra, pola zbudujmy lepsze. W takim razie. Tutaj drogi. Tutaj postawiam hobbici. I farmę. Wróćmy sobie tutaj. Budujmy to. I tak, Tarbart. Tych i tych werbujemy. Jako garnizon tutaj. Bo zaraz Mordor... Znaczy, tfu, Isengard może nam się rzucić do gardła. Tutaj wy to oblegacie. Dwa tarany, wieże, 12 tur oblężenia. Jest to potężniejsza twierdza od tego... Osork. Też nie mają dużej armii, dobrze. Przejdźcie tylko tutaj, zobaczcie, czy tu coś nie stoi. Nie. Dobra. Świetnie. Przeszkolmy tych. Tutaj nie możemy przeszkolić nikogo. Aczkolwiek powerbujmy, jak mówiłem, oddziały, które wyślemy do Orcz i tam się, tam będą garnizonem po prostu. No i dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się wam się podobał. Widzę cholerną armię dana do centrum swojego terytorium. Rej! Dobra. Jakoś to ogarniemy. W każdym razie, dzięki za uwagę i do zobaczenia w... O, mogę stalowych łuczników zrobić. Nie będą. Nie tych stalowych łuczników. Więcej stalowych łuczników. Piechotę. Dobra, wszystko. Dzięki za uwagę i popatki!